Cześć moi mili, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować już wycięte figurki. Oglądaliśmy unboxing właśnie powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej z Krybaru, a dokładnie z plutonu Wydra. I właśnie tak oni się prezentują po wycięciu z ramki. I tu mamy, bardzo proszę, pierwszego żołnierza z Krybaru, ale dokładnie z plutonu motorowego Wydra, uzbrojonego w MP-35. To nie jest ten oczywiście. Tak on się prezentuje. Jest w kombinezonie, we wrześniowym hełmie. Z tyłu mamy, widzę, że ma chlebak. Następnie mamy powstańca ubranego w szerokie spodnie, w marynarkę, trzymającego Stena w furażarce. I tak się on prezentuje. Następnie mamy kolejnego akowca z Krybaru, z plutonu Wydra, rzucającego granatem i uzbrojonego w przysłowiowego tak zwanego szmajsera. Tu mamy częściowo ubranego wojskowe ciuchy powstańca w hełmie, w koszuli, w spodniach typu bryczes, w wysokie buty oficerskie. Na hełmie widzimy, że ma opaskę biało-czerwoną. Tak samo na rękawie, jak się dobrze przyjrzymy, na prawym ramieniu ma biało-czerwoną opaskę. I kolejny oficer, żołnierz Wydry, uzbrojony tak samo w tak zwanego szmajsera, w kombinezonie, jak i również z opaską na prawym ramieniu. Jeszcze raz rzucimy okiem na wszystkich. Naprawdę bardzo zacne figurki, bardzo ładnie wykonane, idealnie pasujące do dioram z Kubusiem, z Powstania Warszawskiego. Naprawdę bardzo mile zaskoczony jestem i powiem Wam, że naprawdę tu trzeba ponownie pogratulować Mirażowi za pomysł, jak i również wykonanie oczywiście tych figurek, bo one są bardzo fajnie wykonane, powiem Wam. Bardzo fajnie są też uzbrojone. Czyli tu mamy, jeszcze raz powiem, tu mamy jednego z powstańców uzbrojonego Stena, a tutaj w MP 35, nie 34, 35. To było sprawdzone. Możecie też w komentarzach sobie pooglądać. I teraz tak. Hełm wrześniowy, furażerka. Ten jest ubrany w czapkę wojskową, również wrześniową. Następnie jeden z żołnierzy ubrany w hełm. No, oczywiście jest w okularach, o czym mówiłem, i kolejny też w furażarce, uzbrojony tak samo, uzbrojony w przysłowiowego, wspomnę, szmajsera, i następnie w kombinezonie. Tak prezentują się te figurki. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na zakupy do sklepu oczywiście.